ale mamy już sposób, jak zdobyć ten ostatni traktat. Mamy 4999 traktatów. Myślę, że jest to idealny moment. Mamy również CP, żeby tutaj zrobić ostatni wymuszony fort mrocznych. Kto nam do tego posłuży? Może klasycznie tutaj puśćmy Baksiego z Emrysem, z tego względu, że wyślemy jakichś łuczników albo magów, których raczej nie polecam. Gdzie jest tutaj Emrys? Jest Emrys. Z tego względu, że jak wyślemy magów albo nawet piechotę, to nie każdy chce dołączać. Zresztą ja jestem gdzieś z dala tutaj od akcji. Tutaj nasi się biją na bramie. Ja nie lubię takich potyczek na bramie, jak widzicie. Fajnie się bić na bramie, jeśli to ty masz to wszystko pod kontrolą. Niestety my nie możemy przejść w tę stronę. Do nas za to mogą przejść przeciwnicy. Więc no, ja nie będę tutaj się bawił w takie potyczki. Z tego względu też mój sezon jakoś w zasługi po mojej stronie jakoś nie obrodził zbytnio, ale możemy zauważyć, że chyba większość graczy tak grała dosyć, można powiedzieć, defensywnie, ale raczej z tego względu, że wszyscy tutaj liczą na jakieś walki pod koniec KVK. Nawet to właśnie Roe próbuje się przygotować na przyjście BDO. Gdzieś tutaj było, tylko ich zgubiłem. Tutaj jest ta brama. Będą próbowali nas wypchać. Oczywiście staniemy w szranki, będziemy się próbowali bić. Ja widzę, że nikt nie chce dołączyć. Może udostępnijmy ten najazd. Chociaż wątpię, by ktoś tutaj dołączył. Może tu jakbym dołączył. Wiecie co? Zrobimy to tak po cichaczu. A wiecie co? Jeszcze inaczej to zrobię. Jeszcze to zrobię inaczej. Nawet Magrat, byle kim. Podejdziemy bliżej, bo tutaj trzeba jednak być podstępnym czasem w tej grze, żeby nas nie wyrzucili. Chociaż ktoś tutaj już chce dołączyć. Ale to będzie chyba zdecydowanie szybsze. Nawet za 1% obrażeń powinniśmy dostać jeden traktat, więc... A tylko tyle nam brakuje, dlatego zrobimy to jak zawsze. Może nawet anuluję mój najazd, bo raczej potrzebowałbym jeszcze jednej osoby. W ogóle jeszcze wysłał coś z złej jednostki, więc tym bardziej tutaj... Tym bardziej nie zrobimy tego, ale mamy już sposób, jak zdobyć ten ostatni traktat. Dołączymy tak pod koniec, żeby nas nie wyrzucił. Żeby nas nie zdążyli wyrzucić. No i tak, moi drodzy, tworzy się historia. To jest tworzenie historii, a nie jakiś tam Budda. Dobra, myślę, że już można wejść. Pyk. Mamy raporcik. Zerknijmy, czy dostaliśmy nagrodę. Mamy jeden traktacik. No i... Zrobiliśmy to, mamy 5000 traktatów. Dokładnie tyle, ile potrzeba, aby tutaj puścić naszą harfę. Może skoczmy jeszcze po runę na budowanie, jeśli jakaś jest. A w ogóle zobaczmy, ile ona trwa, bo nie zerknąłem bez runy. Ile to trwa? Budowanie tego czegoś trwa 24 dni. Runa się na pewno przyda. Jak to bywa, gdy potrzebujemy jakiejś runy, to jej nigdzie nie ma. Może ktoś chociaż przy misiu zrobił jakieś runki. Każdy ma wywalone w te runy, jak widać. Nie ma runy, no trudno, chociaż tytuł sobie weźmy. Zobaczymy, ile tam, chyba 5% jest z tytułu. Będziemy mieli 75% prędkości łącznie. Czy nam to skróci jakoś drastycznie? Raczej nie, ale nawet te 22 dni... Jeśli będą skrócone, to jak najbardziej to biorę. Dostaliśmy tytuł, ale dostaliśmy oczywiście zły tytuł. Budowanie, kurwa, nie badanie.
Niesamowity tytuł. Dobre i to. Szczerze i tak chyba będę mógł... Nie no, nie będę używał przyspieszeń. Dobra, mamy to. Można powiedzieć, że historia została napisana, tak? Oczywiście to wszystko dla was. Doczekaliśmy się, mamy to. Liczba pomocy chyba została już wciśnięta na maksa. Dobra, mamy to. Ostatnie tutaj kliknięcie. Mamy 30 pomocy na 30. 17 dni. Dokładnie za tyle dni będę mógł wybudować szpitale, o ile się nie mylę. Że to właśnie harfa, tak, dokładnie harfa nas blokowała. Chociaż może to przyspieszę nawet. Wiecie co, jak tak patrzę na te przyspieszenia odbudowy, to harfę możemy sobie przyspieszyć. Z tego względu, że mamy tutaj jeszcze najsilniejszego lorda. No i sobie zaliczę przy okazji zadanie, którego bym normalnie nie zaliczył. Puśćmy sobie przy okazji szpital jakiś, skoro już dotrwaliśmy aż do tego momentu. Tego już nie będę przyspieszał. To już będzie się robiło sobie w swoim tempie. Jeszcze te 2000 trzeba wydać. Dobrze, że na harfę nie musieliśmy jeszcze wydać na te mistrzowskie... plany? Chyba tak to się nazywa. Także tak to wygląda. Co mogę wam powiedzieć? Szpital się tutaj robi. Potem zrobimy sobie mur. 18, czyli jutro, wchodzi patch, w którym będziemy mogli sobie zrobić nawet szkołę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bez konieczności kończenia badań, gdyż od nowego patcha wchodzi możliwość budowania oraz badania w tym samym momencie. Nie powiem, że bardzo przyjemne, bardzo pomocne. Gdyby tego nie wprowadzili, oczywiście musiałbym skończyć swoje badania i dopiero wtedy mógłbym zacząć budowę. Taka zmiana jest na pewno bardzo pomocna dla nowych graczy. I pomimo tego, że ja może nie jestem tutaj najnowszym graczem, to i tak jeszcze się na to załapałem, a co? Dobra, taką szczęśliwą nowinką się tutaj z wami podzieliłem. W tym odcinku będę się z wami żegnał, wiecie co robić. Trzymajcie się, elo.